Dobra, mamy Arka Tańcule, odbieramy od Arka. Halo, halo. Halo, dzień dobry, siłanko, cześć. Cześć, Arku. Cześć, Ulfik. Mamy takie pytanko do ciebie, bo ty w jednym wywiadzie nazwałeś Cassiusza alkoholikiem i powiedziałeś, że na nagrywkach Casino Star ty miałeś do niego podbić i miałeś się zapytać o wasz konflikt. Czy ty masz jakiś problem do czy Cassiusz ma do ciebie jakiś problem? I Cassiusz miał powiedzieć, że to tylko internetowy konflikt. No tak, i tak było. I potem normalnie gadaliśmy, mnie nawet odwiózł moim autem do hotelu, bo ja się najebałem z kolei wtedy. Było tak, Cassiusz? Z czym, że go odwiozłem? Mhm. No, z takimi słowami nie było. Ostatnia nasza konwersacja, to tak jak wam mówiłem na SMS-ach. Niech się cieszy, że kurwa message usuwa, jak nowe. Ale nie, ale stary, my mówimy o tym, co było na Casino Star. No na Casino Star nie, no, taka była sytuacja. To ja powiedziałem, odwiozłem się, no. Wyjaśniliśmy wszystko i było piątka, i piątka. No ale nie było takiej gadki, jak mówisz. Jakiej gadki nie było? Takiej, jak mówisz. No taka była gadka, podbiłem do ciebie ty, bo my wtedy akurat jeszcze program z Szalonym Reportem, ja miałeś jakiś problem. A ty ja byłeś spytam już się, czy najebany, jakiś problem, tak? A ty mówisz, kurwa, nie, jest. Ty byłeś byłem, najebany czy samochodem. Najebany, powiedz mi. Najebany byłem potem, nie wszedłem. Potem? Cześć, potem później, czy tak. Kiedy? No wieczorem już, po całych nagrywkach. A przed nie? Nie, przed nie, no przyjechałem, tak? Przyjechałem samochodem, mój drogi. Przed naczwany tylko byłeś? I przestań tak pierdolić, bo kurwa, już to jest po prostu nudne, chłopaki. Ale co jest nudne? Stary, no kurde, leciałem kiedyś, to nie mam nic. A co, mam, że już nie lecisz? Wtedy nie leciałeś? Nie. Tak, wtedy leciałem, przecież, teraz już nie. Kurwa, jak cię odwiozłem, to wy tam naćpani, kurwa, byliście znowu. Stary, ale kurwa, ja nie rozumiem, w czym jest problem, chłopie. Stary. Ostatnia nasza konwersacja, debilu jebany, to była przestań taka, mnie mówić, że kurwa ja nie w SMS-ach mnie przeprosiłeś. Przestań do mnie mówić, bo ja ci nie ubliżam. Zacznij tą pizdę, kurwa, śmieciu jebany, kurwa. Ja ci nie ubliżam, przestań. Nerwy ci ponoszą, bo stary robi... Chuj ci kurwa, pajacy pierdolony. Spotkamy się, dostaniesz kurwa lepsze, stary. No i po co ci takie rzeczy? Po co ci takie? Po co tak gadasz w ogóle? Ale że co, spotkamy się i co? Ja mam się ciebie bać, czy co? Kurwa, chłopie... Zbastuj, po co ty taki jesteś? Po co ty tak agresywnie się zachowujesz? To jest to normalnie porozmawiać. Była taka sytuacja, podbiłem do ciebie. Ja pytam, czy masz problem. Mówi, że nie masz problemu, że nie miałeś problemu, że to internetowy. Kurwa. Panowie, to dobra, a ja się wtrącę, no, ale tylko. Co ty, kurwa, nie po to do ciebie dzwonię, żebyś na mnie darmował, człowieku. Kim ty, kurwa, jesteś? Arek, nie, wypraszam sobie, żebyś nie... W przyszłości, jeżeli by była taka propozycja, zawalczylibyście ze sobą, czy nie? Piuta, jak stary, w K1 albo MMA, nie, na pewno nie w boksie. Co to tam pierdoli? A, w MMA, przecież ostatnio ponoć w K1 chciałem. Nie słyszałem. Cassiusz powiedział, mówię, że możemy w K1 albo w MMA, na pewno nie w boksie. Cassiusz powiedział, żeby doszło do waszej walki, to musisz mu fiuta zrobić. A co, nie ma? Co to znaczy? Nie rozumiem, o co chodzi. No, no, my tak mają, że nie rozumią. No to... No dobra, panowie, ale to można... Ale nie, no bo ja jeszcze jestem ciekawy tej właśnie sytuacji z iMessage, bo Cassiusz powiedział, że... No to ja ci powiem. Ostatnia nasza konwersacja była taka, że on mnie w SMS-ach przeprosił za to, że nagrał z Szalonym Reporterem coś tam, kurwa, na mnie powiedzieli. I on mnie w SMS-ach przeprosił, a ja na Instastory nagrałem, że jest kurwą razem z tym Szalonym. I on, ty, kurwa, przecież się przeprosiłem. Ja mówię, ty jesteś pierdolnięty? Ty myślisz, że w SMS-ach mnie przeprosił? W ogóle, a kurwa w ogóle na programie coś, napierdala? Ktoś pamięta takie w ogóle, stary, że ja w ogóle nawet nie pamiętam takiej, kurwa, sytuacji, człowieku. Pamiętam tylko kurwa, to, kurwa, tak mają, że nie pamiętają. Stary, a kurwa, ja, kurwa, pamiętam. Jak ty roztrząsasz tyle, kurwa, jakichś tematów z ludźmi, to ja się dziwię w ogóle, że ty, kurwa, mówię, pamiętasz. No to jak się dziwisz, to na chuj to dzwonisz, kurwa. Ale to nie, to wy dzwonicie do mnie, kurwa. Ale jak się dziwisz, to dalej. To wy dzwonicie do mnie, bo ty z tym rozmawiasz. Pierdolony. Dobra, panowie, to co? To jest rozmowa, ja widzę, na poziomie naprawdę. No, stary, na poziomie ćpuna. Ale tutaj, że się dostosowuje do ćpuna jebanego. Stary, sam jesteś alkoholikiem, kurwa, po przejściach, a mówisz, no, mi pierdolisz. A po przejściach to co to znaczy? Alkohol, no to znaczy, że dużo w życiu przepiłeś i dużo pierdolałeś po pijanemu. Wolę być, kurwa, alkoholikiem niż ćpunem jebanym. Stary, ale ja nie... Kurwa, stary, po co namawia, kurwa, dupy, żeby je wyrzucać. No i patrz, ale to teraz znowu pomówię. Kurwa, na zmianę się tam nie wbiegać. Pomawiacie wszyscy, kurwa, ja nie wiem. Pomawiacie, kurwa, człowieku. Jestem wam daje, Arek Tańcula pomawiać go, kurwa, z paniem, chłopie. Ale ty umiesz tylko drzeć mordę? Powiedz coś konstruktywnego. Powiedz jakieś... No, słuchaj, bo na razie jedyne zarzuty za to, to usłyszał ten gościu, który przyszedł na konferencję. Jest sprawa w sądzie. Ja nie usłyszałem żadnych zarzutów. Więc przestańcie tak pierdolić, bo powielacie tylko pomówienia. Jeżeli masz jakieś dowody, sprawę, zapraszam. Kurwa, ja cię chętnie tam, kurwa, w sądzie mi się podoba. Fuj. Ale co ty w sądzie... Ale co ty mi bo zrobisz? Tam jest, kurwa, ważne słowo, a nie jakieś domysły, jak ty pierdolisz farmazony, właśnie, tak. Ważne słowo, a nie to załóż mi sprawę.
przyjebane, kurwa. I wypierdalaj stąd, czpunie pierdolony. Widzę, że stare nieźle ci nerwy puszczają. Ty jesteś tak słaby, że szkoda ci gadać. Panowie, to co? Alkohol, albo się napij właśnie, bo może cię ręka trzęsie. To strzelam, że do pojedynku nie dojdzie. Na tańcule nerwy puszczają, ja pierdolę. No puszczają cię, jak się zachowujesz? Patrz, sam do siebie mówisz w ogóle, nie wiesz co. Nie panujesz nad emocjami, mój drogi. Jesteś pizdeczką malutką, słabiutką. Tyle mam ci do powiedzenia. Dziękuję, Arku. Ty jesteś taki super. I przestań mi pomawiać i przestań mi ubliżać, taki, bo ja ci, kurwa, super. Nie ubliżam. Tak. Ja tyle. Ci nie ubliżam, sobie... prawdę mówię. Nie, no wszystko chyba już. Tam chyba wszystko. No ja chciałem tylko się zapytać, czy było pisane na tym iMessage faktycznie, ale myślę, że tutaj jest grubo, nie? Nie, Kasiusz, to jest po prostu. Ale co, Arku, pisałeś po podcaście? Stary, my wszystko wyjaśniliśmy sobie, nie było żadnego problemu, a on teraz znowu, kurwa, jakieś odpierdala. Czy ostatnia nasza konwersacja nie była SMS-owa? Co napisałeś, to się nie witamy, a ja powiedziałem zajebiście. Było tak, stary, czy nie? Ja nie pamiętasz, stary, no dobra, ty myślisz, bo to kurwa, ja już się przyzwyczaiłem, że czpuny nie pamiętają, kurwa. Myślisz codziennie, połowę rzeczy, dlatego ja z nim nie lubię rozmawiać. Ja rozumiem, czpuny nie pamiętają, im tam styki wypala. Przestań tak pierdolić alkoholików, to po pierwsze. Dobra, panowie, mamy jeszcze konferencję. Czekajcie, to, że on pamięta takie rzeczy, to naprawdę jest fajne. Znaczy, to bardzo mi miło, że ty w ogóle tyle czasu, że poświęcasz mi tyle uwagi, to pamiętasz. Ja nie pamiętam, jesteś dla mnie nikim, zerem, ja nie pamiętam rozmów z tobą. Tą podcast mi ostatnio pamiętam, bo byłem wkurwiony, a ty, co ty, stary, to jest normalnie ludzie, ja całe swoje życie pamiętam, po prostu. To nie jest prawdziwy, kurwa, konflikt. Ja całe swoje życie pamiętam. Tu mam przewagę nad tobą, że, kurwa, nie trwam i pamiętam całe swoje życie. Od trzeciego roku życia, kurwa, pamiętam, co robiłem po kolei. Kochani, dobrze. Pa. Wszystkiego, co dobre. Dziękujemy, trzymaj się. Wszystkiego dobrego. Miłego wieczoru. Hejo.